Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Dziś z nami młody, zdolny, ciekawy artysta, basista, ale i nie tylko. Facet, którego możecie znać z zespołu Armia albo The Press, o którym kiedyś ktoś napisał bardzo ciekawe stwierdzenie, że jego każdy wydobywany dźwięk na basie jest niczym prawy sierpowy. Darek Butkiewicz. Cześć, Darku. Witaj. Miło, że wpadłeś do Guitar Stories. Dziękuję za zaproszenie. Muzyka to coś wielkiego, coś ważnego. Coś, co ci towarzyszy od lat, czy coś, co odkryłeś jakiś czas temu? Oczywiście odkryłem to w dzieciństwie, kiedy zacząłem słuchać muzyki w radiu i z płyt. Pomyślałem, że chciałem też spróbować grać, tworzyć taką muzykę i przez te lata oczywiście udało się, że gram w takim pięknym zespole, wspaniałym jak Armia. Mogę nagrywać płyty i grać koncerty. Tak rzeczywiście, że ten szary dzień mój zamienił się w kolor przez to, że zostałem muzykiem. Tak, i mogę tę muzykę robić. Gitara basowa to był przypadek? Czy myślałeś o tym, że właśnie chcesz grać na basie, bo wiadomo, że bas to jest podstawą. Zespół bez basu nie istnieje. To też był bardzo duży przypadek, bo miałem kolegę, który zrobił sobie gitarę elektryczną. Wtedy, ja pamiętam czasy, kiedy gitary się robiło. No i jak wiadomo, brakowało basisty. On grał na gitarze, czyli została rola basisty. I w Katowicach na rynku była taka księgarnia muzyczna, ona do dzisiaj jest, gdzie można kupić nuty, teraz też płyty i takie inne rzeczy. I przechodząc koło tej księgarni zobaczyłem okładkę książki Popławskiego Nauka gry na gitarze basowej, gdzie taki fajny jazz bass, fretless był. I tak jakoś serce mi zapukało, mówię, wchodzę tam i kupiłem tą książkę. Oczywiście to były nuty, ja nie znałem nut wtedy tak naprawdę i to był jakaś czarna magia, ale to był początek, myślę, że to wtedy zasiałem ziarno tak, tego, że chcę być muzykiem i grać. Oczywiście tam przez te lata mojego rozwoju i słuchania, grania z wieloma ludźmi mogłem się kształcić tak naprawdę w kontekście poznawać muzykę, harmonię i tak dalej, żeby tworzyć to, co teraz robię. Nie? Miałeś kogoś, kto cię prowadził, kogoś podpatrywałeś, ktoś cię uczył na gitarze? Był taki moment, że rzeczywiście słuchając spod Krzyśka Ściereńskiego, to jest taki, był moim guru w kontekście jakby brzmienia i też harmonii, czy też malowania dźwiękiem. O, to mnie zafascynowało. Mhm. Wojtek Pilichowski też swoją energią i groove'em, jeżeli chodzi o polskich basistów, no ale to setki basistów z całego świata tak naprawdę, którzy tworzyli płytę i tych jazzowych, rockowych, punkowych. Kiedyś pamiętam, jak za moich czasów nie było internetu i zgrywałem jakieś teledyski na VHS i klatka po klatce pamiętam, że sprawdzałem, jak na przykład Steve Harris z Iron Maiden coś tam wygrywa, tak? Mm-hmm. Jest ci to bliskie? Też, tylko że ja nie robiłem klatka po klatce, tylko ja wtedy pamiętam, że uczyłem się z kaset grać, uczyć i zajechałem parę takich kaseciaków, że play stop, do tyłu, do przodu i rzeczywiście tak to było, że uczą się tam fraz Markusa Millera na przykład Slapu, gdzie z płyty Tutu, to wtedy zarżnąłem ten magnetofon na maksa jakby. Nie? To tam szeroko, co tu mówisz i Markus Miller, i Wojtek Pilichowski, i Krzysztof Ścierański, czyli na początku już wchodziłeś w muzykę jazzową, trochę takie malowanie dźwiękiem. Tak, w ogóle fascynowało mnie malowanie dźwiękiem, że wiem, że dźwięk jakby powstanie dźwięku i w kontekście źródła całego, czyli kompozycji, jest dla mnie bardzo ważny do dzisiaj tak naprawdę. Nie? No, czerpałem rzeczywiście z najlepszych, bo jeżeli mogę pojechać na koncert dobrych polskich basistów i zobaczyć, jak grają, jakiego sprzętu używają, to jak najbardziej. Zresztą urodziłem się w Katowicach. W Katowicach jest Wydział Jazzu, też moi koledzy studiowali na jazzie i miałem z nimi kontakt, też grałem, też w jakiś sposób chłonąłem te standardy jazzowe na takim poziomie, takim ilości, kiedy mi to odpowiadało i mogłem ugrać je tak naprawdę. Natomiast rzeczywiście ja pokochałem inną muzykę i inną przestrzeń tak naprawdę niż jazz czy fusion nawet, łącząc te wszystkie gatunki. Nie? Pamiętam u siebie kiedyś, jak też fascynowałem się Stanleyem Clarkiem i innymi basistami jazzowymi, Abrahama Laboliera. Mhm. Bardzo często słuchałem i też imponował mi strasznie tym, co robił i brzmieniem gitary. I łapałem się na tym, że imponowało mi to, jak gram wysoko na basie. Po pewnym czasie, jak zacząłem ćwiczyć z metronomem, bardzo mi się podobało granie na niskich strunach i odpowiedni atak dźwięku i odpowiednie tłumienie struny. Mm-hmm. Złapałeś się też na tym, że to zupełnie dwie szkoły i każda z nich jest równie ważna? Oczywiście, to jakby gitara basowa ma to do siebie, że rzeczywiście możemy wydobyć niskie dźwięki i bardzo wysokie te dźwięki, że to są sześciostrunowe basy czy siedmiostrunowe basy nawet.
Natomiast rzeczywiście każdy z tych rejestrów do danego instrumentu jest ważne, jakby szkolenie i ustawienie ręki lewej czy prawej, sam groove, ćwiczenie z metronomem jak najbardziej, czy z automatem perkusyjnym, ale na pewno bardzo dużo daje granie w zespole, jakby z żywym, z żywą naturą, z żywymi muzykami, bo jeżeli krzywo wszyscy gramy, to i tak naprawdę gdzieś ta energia powstaje. Jeżeli gramy równo, a jej nie ma, no to nie ma sztuki dla mnie wtedy tak naprawdę. I myślę, że rzeczywiście, że grając proste rzeczy w wolnych tempach w tych wszystkich szkołach nas uczą i pokazują, ma sens. Także to jak najbardziej. I czy górne, czy dolne rejestry, w zależności od kompozycji, są ważne. Jak myślę sobie o niektórych utworach Trupiej Czaszki, mhm. to grałeś te utwory też wolno w domu? Czy to była taka chemia w sali prób, że z totalnego chaosu powstawała muzyka? Muzyka powstała z założenia. Oczywiście to był wspólny projekt z Tomkiem Budzyńskim, wokalistą zespołu Armia, z gitarzystą, a w zasadzie całym składem Armii wtedy, oprócz mnie, bo ja wtedy jeszcze nie grałem w Armii, że musimy nagrać płytę nie do słuchania. Tak naprawdę, że gdzie najważniejsze były teksty, mhm. które Tomek zamknął w takim case'ie apokalipsy i różnych takich związanych ze śmiercią, życiem tematami. Natomiast muzyka była potrzebna, żeby tę petardę jakby otworzyć, tą puszkę. Nagle ta puszka eksplodowała. I rzeczywiście było tak, że były bardzo szybkie tempa w blastach i na przesterowanych basach, na tych dolnych strunach, gdzie były dziwne harmonie z totalnie jakby nie do słuchania wręcz. Tak samo groove'y. I taki był idea jakby. No, wtedy, żeby to wyćwiczyć, rzeczywiście w studiu, pamiętam, długo to poświęciłem na to, żeby można było płytę nagrać, żeby można było ją słuchać. Nie? Mimo wszystko, że płyta była nie do słuchania, ale jest do otworzenia. I trudno rzeczywiście z koncertami przy tych szybkich takich przebiegach, to nie wiem, ci muzycy, którzy grają bardzo szybkie rzeczy metalowe, to oni może więcej powiedzą na ten temat. Ja jednak grałem w zespole, który też wymaga precyzji i brzmienia. Ale nie w tak szybkich tempach, nie? Ale a propos precyzji, jesteś muzykiem, który lubi ćwiczyć wolno, lubi grać z metronomem, jest rzetelnym, sumiennym uczniem? Ja tak wpadam w skrajności jakby. Rzeczywiście to, wiesz co, bo szukam chyba bardziej chemii w zespole i kompozycji tak naprawdę, bo jest coś takiego, że świetny muzyk, moim zdaniem, który wszystko wygra, jednocześnie nic może nie oddać. Wolę być może pracę z muzykiem, który pomyli się czasami w czasie tego grania, ale jest ten duch, jakby, że to serce jego pulsuje, to może w tą stronę bardziej. Jeżeli piszemy i ta kompozycja żyje i ona ma w sensie, to te basy, które ugrywam, to są moje basy, czyli ja je wygrywam. Rzeczywiście mogę je poćwiczyć, żeby one były precyzyjne do studia i wtedy na koncertach tak samo. Natomiast nie, na pewno nie siedzę, wiesz, godzinami i ja siedzę oczywiście godzinami, które muszę grać te basy zespołu Armia. Po poprzednich basistach to fakt, bo bardzo trudne, bardzo dobrze basiści grali i otworzyć te basy to jest naprawdę ciężkie, to wtedy tak, to kiedy słuchasz dźwięk po dźwięku i musisz to precyzyjnie zagrać i jeszcze oddać ducha Armii, bo to wymaga, to tak, to siedzę wtedy godzinami. Jak myślisz nad swoimi partiami basów na przykład w Armii, to słuchasz tych utworów bez basu kilka razy? I zastanawiasz się, gdzie się wkleić, jak zagrać? Czy od razu zaczynasz, bierzesz gryf i kombinujesz na 150 sposobów? I nagrywasz to wszystko? Akurat z Armią jest coś takiego, że cały ten proces twórczy jest tu i teraz tak naprawdę. No. Czyli spotykamy się w całym składzie i ktoś podaje rytm czy riff. I na tej bazie budujemy tak naprawdę kompozycję. I wiesz, tu i teraz jesteśmy tak naprawdę. Czyli ja wracam później do domu i wtedy słucham, czy to działa, czy Tomek Budyński mówi tak, że to działa, czy nie działa. To jest tu i teraz bardziej, wiesz. Natomiast wiadomo, jeżeli słucham tego za tydzień, czy za dwa tygodnie, czy za miesiąc, to zupełnie też inaczej to brzmi i wtedy tak naprawdę można pracować nad tą materią, co już jest stworzone, ale to jest takie jakby zasiane ziarno kompozycji, nie? Ale jesteś kimś, kto się zatrzymuje w procesie tworzenia i mówię o danym utworze, szukasz tej swojej partii i na przykład jak wiesz, że to jest ona, to już dalej nie myślisz? Tylko... Nie, to myślę, że procesem, kiedy tak naprawdę numer zamknięty jest już w studiu jakby mastering tego utworu, tak naprawdę już jest definitywny koniec. Ja myślę, że to cały czas jest proces, wiesz, cały czas ten człowiek, który pracuje z materiałem, z tym dźwiękiem, on... Tak samo dźwięk i człowiek też w czasie tej kompozycji też się zmienia tak naprawdę, nie? To mi się też składa w całość, bo mówiłeś o malowaniu dźwiękiem. Tomek Budzyński z Armii maluje. Mhm. Andrzej Dziubek z Depres
Też maluję. Też maluję. Tutaj też jako artyści się odnaleźliście? Gdzieś poza muzyką? Tak, w myśleniu, w abstrakcji? Tak, myślę, że tak, bo nie byłoby konektu między nami. Mhm. To, że obrazy tych dwóch malarzy wiszą u mnie w domu, w mieszkaniu, to generalnie też działa na mnie, na moją świadomość taką, że jest rzeczywiście, że te dźwięki i obrazy, ta twórczość jest bardzo szeroka. Mhm. To, że możemy czytać te same książki właśnie, oglądać tych samych malarzy, możemy o tej sztuce porozmawiać, tworzyć wręcz muzykę na podstawie jakichś opowiadań o malarzach, bo to jest piękne, że nie tylko muzyka, o, posłuchamy sobie zespołu jakiegoś, o, graj mi teraz jak Killing Joe, nie? Właśnie nie, nie, generalnie jest coś takiego, co tworzy tą taką przestrzeń naszą, nie tylko oparcie o dźwięki, ale też o, o treść, nie? Czyli kolor może być, ale też może być słowo, nie? Czy kolor zależy od twojego nastroju? Czy na przykład B w gitarze basowej dziś w poniedziałek jest fioletowe, a jutro będzie czerwone? To wiesz co, to wszystko zależy od kompozycji. Ja myślę, że to każdy z muzyków nas ma, że dany moment, w danym momencie, gdzie i wokalista, gitarzysta, i perkusista, wszystko to gra jakby w jeden kolor, to wtedy to ma sens. Jakby oczywiście no, są takie dni, gdzie moje basówki nie brzmią, nie? To jest we mnie coś takiego, że słaby jestem wtedy tak naprawdę rzeczywiście, a czasami jest tak, że jest petarda i mogę nagrywać, czy tworzyć rzeczy, które chcę, jakby to tak. Ważną rzecz powiedziałeś, jak zdarzają się dni, gdzie jesteś słaby, mhm. Właśnie na przekór bierzesz gitarę, czy dajesz sobie i jej odpocząć? Tak, oddaję odpocząć, tylko że gram, wiesz, na różnych instrumentach tak naprawdę i jedno jest pewne, że proces twórczy w muzyku jest cały czas moim zdaniem, day by day. Natomiast czy to natchnienie przychodzi wtedy akurat na tą kompozycję, nie wiadomo. Mhm. To tak jak, nie wiem, z malarzem czy z autorem tekstu właśnie, który ma natchnienie i pisze te teksty, nie? Czy tak samo z gitarzystą, który wchodzi do studia i gra nagle solówkę, która wszystkim buty wyrywa, nie? Ma natchnienie, mhm. Ale czasami gra tych 17 tych solówek i nic, miliony dźwięków i nic z tego nie wynika jakby, nie? A jak jesteście w sali prób i ten proces twórczy trwa, jesteś przekonany do grania czegoś, co jeszcze cię do końca nie przekonuje, ale wierzysz w to, że być może... Tak, jestem bardzo otwarty tak naprawdę. To jakby przez te lata nauczyłem się rzeczywiście, że jakby symbioza tych ludzi, którzy tworzą to jedno dzieło, musi być, powstać. Mhm. I tu gdzieś ten kompromis jest oczywiście w dźwiękach i w harmonii. Czasami można zamienić zwrotkę z refrenem w refren z zwrotkiem. No spróbujmy to zrobić, tak? Czemu nie? Dlatego też nie zamykam się w swoich partiach basowych, bo jest coś takiego, że ktoś to słucha, wokalista słucha, gitarzysta słucha i rzeczywiście może im się to nie podobać. Ale też mogą mi się nie podobać ich rzeczy, które są, ale natomiast w całości gdzieś to daje jeden case i to być może to jest ta kompozycja i ten moment jakby, nie? Tak jesteś i basistą, grasz na gitarze, grasz na klawiszach, też aranżujesz piosenki i komponujesz utwory. Czym jest dla ciebie gitara basowa w zespole? Kiedyś była podstawowym instrumentem tak naprawdę, rzeczywiście z przypadku, tak jak powiedziałem, że znalazłem tą książkę Popłowskiego, którą przerobiłem, bardzo dużo przegrałem tych rzeczy wtedy, bo nie było wtedy też internetu i tak jak mówiłem, były kasety, płyty, gdzie można było się uczyć tak naprawdę. A rozmowy na przykład z innymi gwiazdami basowych były tylko z tymi dwoma tak naprawdę, których wymieniłem, czy z Krzyśkiem i z Wojtkiem. Teraz stwierdziłem, że rzeczywiście jest coś takiego, że pisanie na zwykłym pudle, na zwykłej akustycznej gitarze piosenek powoduje to, że to jest chyba ta moja przestrzeń, wiesz, że biorę akustyk, znajduję linię melodyjną, harmonię i akurat to, co chcę zrobić, to jest ten instrument. Jeżeli kleję różne warstwy, czyli elektronika i piano, to też to polubiłem ostatnio, że właśnie synty i elektronika to też jest taka droga, którą chcę wejść i bardzo to lubię. Nie? Ty jako basista, komponując utwór, najpierw myślisz o harmonii, czy najpierw myślisz o partii basu? No właśnie, bo to jest tak, że jak piszę piosenkę, to muszę mieć jakąś ideę napisania tej piosenki, tak? Nie piszę, bo napiszę sobie dzisiaj piosenkę, jakiś numer, nie? Bo znalazłem jakiś fajny lick na basie, to jakiś fajny groove i jestem the best. Nie. Ja piszę płyty raczej takie, które do tekstów, które chcę zrobić, czyli tak naprawdę czy historycznych, czy głównie ostatnio historyczne, związane z wojną, z Powstaniem Warszawskim, czy Żołnierzami Wyklętymi, czy do wierszy Norwida, czy też autorów, którzy gdzieś te tematyki świetnie poruszają i mogę to zrobić. To odkryłem to, że tak naprawdę wiersz ma swój rytm i swoją harmonię, każdy. Lepszy czy gorszy, tak naprawdę on gdzieś to ma. I jeżeli mogę to odkryć z tego wiersza, czy z tego tekstu, to czemu nie? Norwid ma świetny groove i świetne harmonie.
O rytmie powiedziałeś. Właśnie chciałem, a propos rytmu, wspomniałeś, że wiersz ma rytm, ale malowanie to też jest wyjście poza rytm. Czy rytm w twoich kompozycjach ma bardzo ważne znaczenie, tak jak w przypadku graniu w Armii i Depres? Czy właśnie ad libitum to jest coś, co cię pochłania? No, nie, oczywiście rytm to jest to, co bardzo mnie pochłania. Mhm. Bardzo lubię łączyć trójkowe z czwórkowym graniem. To, co odkryłem, że te takie niemetryczne rzeczy, nieparzyste rzeczy są bardzo dla mnie też fajne, bo to jest to, co wyzwala nas, to ten kolor nawet tego groove'u może być inny niż raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery tak naprawdę, tak? Gdzie prosta piosenka może się nagle zamienić, kiedy zmieniamy trójkowe na czwórkowe, czy łączymy. Tak w Policach jest na przykład, gdzie refren może być trójkowy, a zwrotka czwórkowa tak naprawdę, nie? To ma znaczenie bardzo dużo, rytm. Jako basistę postrzegasz siebie jako basistę, nazwijmy to, klasycznego? Czy jesteś otwarty na syntezatory basowe? No, elektronika teraz poszła tak do przodu, że gitara niekoniecznie może spełniać rolę basu w zespole, tak? Znaczy to jakby być może bardziej te środki techniczne, jeżeli chodzi o basówkę, to jednak latencja w tych basówkach, nawet Krzysztof Sierański ma PV Bass, który tą latencję w niektórych brzmieniach jest zerowa, bliska zero. Mhm. To jednak opóźnienie dźwięku jest bardzo, nie jest dobrą rzeczą tak naprawdę w cyfrowym. Granie nogą basówek, wielu basistów tak robi, spion zespół Rush. Właśnie i to gdzieś te rzeczy można łączyć tak naprawdę, natomiast po co, jeżeli te doły można zagrać i te synty może ktoś inny zagrać, tak naprawdę stworzyć i 10 razy lepiej to będzie brzmiało tak naprawdę, mhm, w kompozycji i całym strukturze zespołu niż jeszcze deptać. Mam tutaj oczywiście w mojej podłodze synty, ale one nigdy nie zabrzmiały tak dobrze jak te rzeczy, które mogę przetworzyć, ten dźwięk jeszcze w komputerze i w samplerze szczególnie. Nie? To jeszcze cię zapytam jako o też, jakby nie było basista, lubisz grać na nowych strunach, czy nie przykładasz wagi? W zależności od tego, jaka piosenka jest, jaki utwór, czy grasz na starych strunach w studio? No, raczej zmieniam struny, rzeczywiście, bo przy tej strukturze jakby mocnego grania i harmonicznej, dosyć skomplikowanej, jeżeli chodzi o armię tak naprawdę, no to rzeczywiście te pasmo czysto od dołu, środka i góry, żeby było fajne tak naprawdę, czytelne. Miałem raz taką historię przy jednej płycie z zespołu Depres, rzeczywiście, że zmieniałem przy wokaliście struny, przy Andrzeju Dziubku, i Andrzej stwierdził, po co ja zmieniam te struny, jak moja basówka świetnie brzmi na tych starych strunach, nie? I rzeczywiście założyłem te stare struny. Nie? Może jakby to był stary precel, jakiś taki z lat 70., to być może zachowałbym tą strukturę takiego brzmienia. Natomiast tak to nie mam potrzeby tak naprawdę, nie? Czyli nowe struny gwarantują też jakby obróbkę dobrą dźwięku później przy miksie. Tak? To też jest gwarancja dobrego brzmienia stopy, gitar i tak dalej, innych instrumentów. To czemu mam to niszczyć tak naprawdę już na dzień dobry? Nie? Jasne, że tak. Myśląc teraz o różnych muzykach i basistach, do głowy mi przychodzi Les Claypool z Primusa, który ma dość specyficzne brzmienie basu, ale ma całą elektronikę, która powoduje, że takie właśnie ma to brzmienie. Ty, nagrywając swoją partię zero-jedynkowo, wchodząc do studia, nie używasz korekcji, tylko grasz czystą partię z basu na nowych strunach, a potem dopiero zaczynasz kręcić gałami, czy już na wstępie zaczynasz kombinować w gitarze i na wzmacniaczu, żeby ten bas popłynął zbliżony do tego, jaki będzie na końcu? No, to też zależy, jak komputer robi i rzeczywiście jaka jest kompozycja, bo jeżeli ma być to klasyczny, tak zwany klasyczny sound doł i wiem, jak stopa brzmi i cała sekcja jak brzmi, to rzeczywiście staram się, żeby te wszystkie harmoniczne te w dole były takie naturalne, czyli bez przesterów i tak dalej. Ja bardzo lubię przesterowane basy i skrunchowane wręcz. I czasami crunchy, wszystkim się wydaje, że to jest czysty bas, bo tak to jest, ale ja i tak lekko go crunchuję, czy nasycam gdzieś tam później w miksie. Natomiast bardzo lubię przesterowane basy, parę tych basów nagranych i kompresowanych, tych subbasów kompresowanych, bo to w tych wszystkich pasmach, jak się tak dobrze to poukłada te basy, to rzeczywiście on przy mocnych gitarach też ma sens jakby, nie? I to też jest czasami dzieje przypadków. Mogę nagrać czyste brzmienie, już przesterowane, bo i on zagada, czyli w tym miksie i w tej kompozycji. Jakby, nie? Jesteś muzykiem, który doskonale radzi sobie i na scenie, ale także radzi sobie przy komputerze i lubi siedzieć w domu we własnym studio, więc przekornie zapytam, czy ten lockdown, który mieliśmy niedawno, zahamował cię w pracy, czy właśnie dał ci kopa? No to oczywiście to jakby, jak powiedziałem, że proces twórczy trwa codziennie.
jeżeli natchnienie przychodzi wtedy, no to trzeba to zrobić i komponować. Oczywiście wszyscy siedzieliśmy w domach. Ja myślę, że mnóstwo świetnych płyt powstało przez te miesiące i w tym roku czy w przyszłym roku na pewno będziemy mogli posłuchać. Tak, napisałem płytę też dla Basi Lubos. Jest to aktorka Teatru Wyspiańskiego z Katowic. Są do tekstów jej przyjaciółki, notabene sanitariuszki Powstania Warszawskiego, czyli też taką misyjną płytę. Robimy nową armię tak naprawdę też, czyli zbieram riffy i pracuję. Czyli cały czas coś się dzieje, tworzę. No patrzcie państwo, niby basista, człowiek orkiestra. Porozmawiamy za tydzień o gitarach, które przywiozłeś do nas, bo naprawdę piękne instrumenty i sporo tutaj pod nogą dzieje się, więc do zobaczenia za tydzień. Darek Butkiewicz jest z nami. Będzie się działo. Do zobaczenia. Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Przypomnę, że tym razem w tym cyklu spotykamy się z Darkiem Butkiewiczem, gitarzystą basowym Armii. Darku, przytargałeś do nas, do studia sporo gitar, wszystkie pięciostrunowe. Masz uwielbienie do piątek? Wiesz co, no nie mam, mam też szóstki i mam też czwórki tak naprawdę. To wszystko tak chyba z potrzeby być może teraz kompozycji i płyt rzeczywiście i też jakby... dźwięków, które wydobywuję z tych instrumentów, to tylko taka być może piątka po to, żeby zaznaczyć ten dół, który jest bardzo potrzebny. Natomiast też i brzmienie, o których opowiem i tak dalej, i tak dalej. Tę gitarę wziąłeś jako pierwszą, bo jest ci najbardziej bliska, jest podstawową gitarą w tej chwili? Znaczy, to jest gitara, na której gram w Armii tak naprawdę. Aha. I plus jeszcze na drugim modelu Sandberga, firmy Sandberg. Bardzo lubię jazz bassa. Jakby też na modyfikacje, które tutaj zrobiłem. Myślę, że brzmienie jest na tyle uniwersalne i bezpieczne w różnych warunkach technicznych na scenie u nas w kraju tak naprawdę, że ten jazz bass się sprawdza. Co dodałeś do tej gitary? Czego jej brakowało? W końcu to Fender Jazz Bass. Fender Jazz Bass, tak. Przede wszystkim założyłem tą platformę Trap, który bardzo mi pomaga w graniu różnymi technikami i rzeczywiście brak tego tej deski tak naprawdę między tymi pikami wcześniej powodowało, że czy granie palcami taką techniką dowaną, czy używanie kostki nawet w różnych pozycjach, tematach, powoduje to, że mam ten sam atak, taka sama odległość jakby jest strun od w tej danej pozycji. W wielu basówkach można to zrobić na pick-upach, tak jak na przykład na Music Manie. No tutaj to jest akurat ta część, którą dodałem i ona świetnie się sprawdza. I w szybkim graniu, kostkowaniu, czy graniem szybkim palcami, to na pewno. Także polecam. Świadczy to o tym, że bardziej grasz przy mostku niż przy gryfie, tak? Częściej. Nie, to nie. To jest gdzieś moja przestrzeń, gdzie rzeczywiście prawie ręki używam. Tutaj ma zupełnie inny sound. Ta gitara, szczególnie w pick-upie precyzji. Niż tutaj. To świetnym takim, znaczy mistrzem świata jest w ogóle Charbonna, który używa całej tej przestrzeni, tak naprawdę malując, grając swoje kompozycje. Świadomie to robiąc od szybkich przebiegów, grając brzmieniem jacko po bardzo taki niski dół w swoich takich wolnych kompozycjach. Nie? Kostki używasz? Tak, kostki używam. Kostki używam ze względu na brzmienie tak naprawdę, na styl grania. Bo rzeczywiście można wiele rzeczy ugrać palcami i wiele rzeczy można też ich nie ugrać. One wtedy inaczej brzmią, jest inna artykulacja. Może bliżej to jest takim riffom gitarowym w kontekście grania na basie i te gitary basowa czy gitara, one wtedy mogą w tym takim samym rejestrze grać. I brzmieniowym troszkę, jakby jeżeli chodzi o dół, no i groove'owym. Pamiętam dawno temu, jak też grałem ze swoim zespołem, to mieliśmy w swoim mieście inny band, gdzie bardzo mi się podobało brzmienie tego basisty. I pamiętam, że próbowałem ukręcić to brzmienie na swoim wzmacniaczu i grałem wtedy palcami. Kostki nie miałem w głowie i kciukiem próbowałem to brzmienie naśladować i w ogóle mi się za cholerę nie udawało tego. I podszedłem do niego i zapytałem, gdzie tkwi tajemnica twojego brzmienia? A on sięgnął do kieszeni z tyłu i wyjął metalowy numerek od szatni no tak. I mówi tu.
grał metalowym numerkiem od szatni. Miał taki sound tego basu, że ja to opowiadam jako anegdotę, ale siła w kostce tkwi. No. Znaczy to oczywiście grubość kostki, materiał, który, z której jest zrobiony, struny, które są dobrane do instrumentu, przetworniki i pick-upy, które oddają ten dźwięk, ma bardzo duże znaczenie, czy to jest cienka, czy gruba kostka. Rzeczywiście to tak jak z gitarami, gdzie w akustycznych gitarach grubość kostki ma od razu szalenie, gdzie jest ona bardzo cienka, czy bardzo gruba, to ten dźwięk jest inny. Właśnie jest podobnie tak naprawdę, czy jest cienka kostka, ten dźwięk jest inny. Ja dobrałem sobie taką kostkę, która jest na tyle bezpieczna, czyli jest twarda i jej twardość jest nie za twarda tak naprawdę do moich szybkich przebiegów, a jednocześnie nie za miękka, żeby go nie zwalniać tak naprawdę przy szybkich rejestrach, przy szybkich przebiegach. Tylko to. Czy z przetwornikami też coś robiłeś, czy to są oryginalne, które były w tej gitarze od początku? To są oryginalne, które były w tym, tylko je ekranowałem tak naprawdę, żeby ten syndrom takiego jazz bassa przy światłach w tych naszych scenach trochę zneutralizować tak naprawdę. Nie? Zwraca moją uwagę zielona gałka, której nigdy nie widziałem w Fenderach. To jest jakiś specjalny model na zamówienie? Tak, to jest specjalny model na zamówienie. Od mojego przyjaciela tą gałkę dostałem. Stefana Machela. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Stefanie. To jest bardzo, bardzo cenna dla mnie gałka. Jak kręcę tą gałką, oczywiście mam zupełnie inne wtedy brzmienie swoich kompozycji, czy też innych. Ta moc jest ze mną. Lubisz kręcić gałami w ogóle w gitarze? Tak, lubię. Tak. Zauważyłem, jakby świadomość używania pick-upów, czy nawet sumy tych do brzmienia perkusji, szczególnie w nagraniu, jest bardzo ważne, moim zdaniem. To jakby, jak ktoś ustawi sobie basówkę raz i moim zdaniem przegrywa wiele w tych sytuacjach takich studyjnych, tak naprawdę, nie? Bo mówimy o strunach, mówimy o kostce, ale są ważne kable. Wszystkie te rzeczy, które jakby ten dźwięk generują i przesuwają dalej już na taśmę. Tak. Ale tutaj jakby nie dotykając wzmacniacza, układasz sobie swoje brzmienie danego utworu na gitarze i już potem nie dotykasz? Czy w trakcie grania też lubisz majdlować tym? Tak, oczywiście zmieniam, bo sceny są różne tak naprawdę i te warunki na scenie też są różne, mimo wszystko, że korzystam z tych samych wzmacniaczy tak naprawdę, tak? Ale to też działają odsłuchy, ta scena inaczej brzmi. Czasami jest, mam gdzieś zakres swojego regulacji, gdzie więcej gra precision i więcej ten tylny pick-up. Natomiast jeżeli to się klei z bębnami i z gitarą, no to ten punkt jakiś taki optymalny, który mam, on się sprawdza, także też jest. Pytam o to nie bez przypadku, bo pamiętam kiedyś rozmawiałem z Mietkiem Jureckim. On zobaczył moją gitarę i mówi, po cholerę ci tyle gałek. I tak wszystkie idą do oporu, a całą resztę zrobić we wzmacniaczu. Ja mam tylko głośniej, ciszej, nic więcej. I to jest wspaniałe właśnie. No to jest to, jakby jeżeli masz tylko wolum, no to tak wszystko na wzmacniaczu. Tak. Te nowe basówki mają już raczej dobre te preampy, które tu są, myślę, że nawet aktywne rzeczy Akilara, które można zamontować, gdzie regulacja basów środka i góry jest bardzo uniwersalna. Wtedy rzeczywiście, kiedy struny się starzeją, albo jakby nie wiem, inna wilgotność powietrza, inna kompozycja tak naprawdę, to gdzieś tak kręcąc tym preampem tutaj można ten swój sound, który się ma go w głowie uzyskać tak naprawdę. Nie? Powiedz mi, tej gitary szukałeś, czy ta gitara przez przypadek wpadła ci w rękę i powiedziałeś, o, w moim arsenale to musi być ten instrument. To, w zasadzie to jest tak, że zawsze chciałem mieć Fendera, tak naprawdę, nie wiem czemu. Mam wszystkie, mam Gibsona, Music Many, tak samo tak naprawdę. Wszystkie te basówki gdzieś na moich płytach słychać, ale od kiedy pamiętam, jak miałem pierwszą swoją basówkę, to też była lutnicza, a propos tej okładki, co mówiłem, tego Jana Popławskiego, gdzie był ten Fender Jazz Bass, to ziarno wykiełkowało, że rzeczywiście mam tego. Zostało. Natomiast nie szukałem tego modelu. To był czysty też przypadek, że ją kupiłem. Bo był taki moment, że chciałem zmienić brzmienie tak naprawdę na płycie, bo też rzeczywiście jest coś takiego, że bardzo dużo nagrywałem na Music Manach płyt. I w pewnym momencie stwierdziłem, tak muszę zmienić setup, zobaczyć co się stanie tak naprawdę, żeby nie powielać. I też wzmacniacze i tym bardziej gitar jakby. No i myślę, że Fender był takim pierwszym jakby rzutem. I był właśnie Fender i Sandberg. Fendera, jazz bassa, gitarę, która jest abecadłem, tak naprawdę trochę poprawiłeś pod siebie. Gdzieś cię widziałem też z Gibsonem Thunderbergiem. Czy Gibsona też poprawiałeś trochę?
No wszystkie gitary tak naprawdę gdzieś do naszych rąk basistów czy gitarzystów muszą być dopasowane. No rzeczywiście ja ją polubiłem po roku grania tak naprawdę tego jazz bassa. On gdzieś się ułożył, też ten gryf, drewno przestało pracować. Nie wiem, ja może się nauczyłem też na tym basie grać, bo to też w dwie strony, czy to co mówimy właśnie o szukaniu brzmienia, że jest coś takiego, że grasz, a to nie brzmi. Ta basówka jest słaba. To nieprawda tak naprawdę, nie, bo... Ważną rzecz powiedzieć. Zaprzyjaźniasz się z gitarą, dajesz sobie jej czas? No tak, 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 tak. Ja mam też takie basówki, które leżą już 3-4 lata i do niej taki, mam taką ulubioną sześciostronową basówkę Kenny Smitha, na której bardzo dużo grałem, chyba 5 lat już w mojej szafie tam co chwilę do niej zaglądam i mówię mi dzień dobry, hello jakby. Rzeczywiście, jak czy tego wspomnianego Gibsona też nie dotykałem przez parę lat od projektu Trupiej Czaszki. I to jest rzeczywiście też mój jakby świadomy wybór, że tu i teraz na ten moment, jak nagrywam tę płytę, to ten bas, on gra, a nie szukam. Nie jestem basistą, żeby ściągnąć 17 basów do studia i o, to szukajmy może takie brzmienie jakby, nie? Ja na tym robię próby, czyli na tym piszę piosenki, kompozycje, czyli to w danym momencie jest taki sound, jaki chcę uzyskać i to nagrywam. Przy następnej płycie może być inaczej jakby. No dobra, Fendera mamy. Zobaczmy, co jeszcze przyniosłeś. To jest bardzo ciekawy instrument. Pamiętam, że na jakimś zdjęciu zobaczyłem właśnie ciebie z dwiema takimi gitarami i jestem ciekaw, co to jest. Wreszcie mogę się dowiedzieć, nie tylko ja zresztą. Tak, znaczy, tak, tworzenie muzyki jest dla mnie ważne, z kim to robię tak naprawdę rzeczywiście, że dla mnie ważna jest interakcja między jednym muzykiem, a drugim. Tak jak mamy teraz, między nami jest interakcja, rozmawiamy i tak dalej. Spotkałem Jacka Kubisa, to jest lutnik ze Śląska, który robi właśnie te wspaniałe basówki. Tak naprawdę przez przypadek do niego trafiłem, bo chciałem, żeby mi podregulował moje rzeczy po sezonie. I zacząłem na tych basach grać tak naprawdę, bo jest to lutnik, młody lutnik tak naprawdę, który otworzył firmę pod tytułem Birdland, właśnie pomyślałem o Jacku Pastorusie. I o Zawinulu. I Zawinulu i teraz myślę, o, Birdland Basses. Będzie nam się kojarzyć. Tak, Basses and Guitars, czyli Birdland. Właśnie Jacek to Zawinul tutaj wszystko to stworzył. No to mogę powiedzieć tylko tyle, że tak naprawdę zachęciłem Jacka, żeby wmontował elektronikę Killera rzeczywiście z prampami OBP3, z humbuckerami tej firmy Killer. One przy tym modelu tak naprawdę, gdzie jest dużo egzotycznego drewna i węgę i tak naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Ten bas świetnie brzmi w wszystkich rejestrach. Tak, bardzo równo brzmi. Bardzo równo brzmi. Z takich technicznych rzeczy, on jest pusty w środku, czyli zadbał też o komory. Świetnie to zrobił, bo nawet tego nie widać. Tych klejonych desek tak naprawdę. Tak, ja muszę powiedzieć, że jak wziąłem tę gitarę do ręki, to się bardzo ucieszyłem, bo lubię ciężkie basy, ale ten jest zupełnie wyjątkowy, bo on jest lekki i ma taki soczysty sound. I dopiero Darek powiedział, że pusty w środku. Pusty w środku, tak. No, to ma oczywiście jakiś tam wpływ na brzmienie, na pewno. Natomiast... Ale pięknie cała decha drży, przez to też, że jest pusty, bo on w pewien sposób rezonuje. Rezonuje, tak. To słychać przy dużych mocach, na przesterach. Rzeczywiście ja to sprawdziłem ostatnio, grając na próbach z materiałem Armii. Natomiast bardzo uniwersalny bas. Stosując oktawer, czy nie. Świetnie brzmi, naprawdę. To są przetworniki, które ty zaproponowałeś, tak? Tak, tak. W związku z tym, że Akilar rzeczywiście jest dla mnie też takim gwarantem soundu, który bardzo lubię, bardzo uniwersalnym, czyli, ale też nie narzucającym brzmienia, bo wiele jest pick-upów, które ja też lubię, różnych firm tak naprawdę. Natomiast co odkryłem, że ten preamp, naprawdę bardzo OBP czy Akilara świetnie się sprawdza, bezpośrednio wpięta basówka do D-boxu. Ten poziom szumów jest bardzo mały. Regulacja niskich, wysokich tonów i środka jest bardzo też taka dla mnie w tym zakresie 12 dB bardzo bezpieczna. Oczywiście można grać pasów, czyli odłączyć ten cały zestaw i korzystać jakby z samego sygnału pasywnego, czyli samych cewek jakby. To rzeczywiście się sprawdza i bardzo lubię te pick-upy jakby, tak. To jest z jednego klocka zrobione? Tak, to jest z jednego klocka.
z wstawkami węgę, jesionu. Piękna gitara. Piękna gitara, przypominamy, firma Birdland. Birdland. No Bass dobra. And Guitars. Jacek Kubista. Jacek Kubista. Skończymy nagranie, to sobie na niej pogram. Albo na tej drugiej, bo ta druga, mam wrażenie, jest bardzo podobna do tej, którą masz. Zobaczmy kolejną tak. gitarę. Tym razem kolejna gitara, ale też tej samej firmy. Tak, to jest ta... Bardzo podobna do tej, którą mam, a jednak inna. To są, Jacek robi podwójne jakby modele gitar, czyli dwie siostry. To są zupełnie inne pick-upy. Też zaproponowałem Jackowi, żeby zamontował, zrobił taką hybrydę tak naprawdę, czyli pick-up Musicmana, tak. który wszyscy znamy bardzo dobrze z modeli Stingraya. No i jakby układ precyzyjny z Fenderowskich Presla, co się świetnie jakby sprawdza. Te pick-upy też działają na siebie, bo oczywiście to też jest decha pusta. W związku z tym, iż chcemy grać takim typowym musicmanem, on naprawdę działa, proszę bardzo. W związku z tym, jak w kompozycji, czy mamy jakąś taką rzecz do zagrania na preslowym, myślę, że to wtedy jakby się zgadza. Jest uniwersalność jakby też grania koncertów wtedy tak naprawdę. Rzeczywiście można zmieniać basówki, ale na etapie jakby już produkcji tej gitary Jacek mi zaufał i rzeczywiście to się sprawdza. Ja mam podobny model Sandberga tak naprawdę też. I bardzo często go też używałem w takich kombinacjach, bo one, te pick-upy też bardzo dobrze razem działają. Czyli jest góra z Musicmana i z Presla. Jakby ten miks można tak naturalnie już tu i teraz robić, nie? Z tych dwóch pick-upów. Też oczywiście preamp Aquilara, o którym wspomniałem też wcześniej, jest taki sam jak w tej basówce. Osprzęt Warwicka, myślę, że wykonanie te same. Tak, bardzo dobre. Bardzo dobre wykonanie, bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie gra, ale tak z ciekawości zapytam, jak masz do wyboru teraz i Presla, i Musicmana. Skłaniasz się ku jednemu z tych brzmień, czy nie? Czy nie, jesteś ponad tym? Ja miksuję jakby tutaj, wiesz, ja akurat te brzmienia sobie miksuję tutaj, też do kompozycji, bo jednak Pretzel ma coś sobie w tej historii muzyki, którą znamy i słuchamy z lat 70., 80., że nawet teraz tak naprawdę ma ten swój brud, który w rockowym moim zdaniu takim jest kluczem też do brzmienia sekcji. Ja bardzo lubię Pretzla. Oczywiście oryginalny Pretzel z lat 70., 80., on ma swoją duszę też, ma swój charakter i polecam też takie oryginały mieć oczywiście w swoim zbiorze gitar. Natomiast jeżeli możemy mieć hybrydę, czyli uzyskać dwa różne brzmienia, jeszcze miks, no to tym bardziej w procesie produkcji, na przykład w studiu, możemy zobaczyć, o tak, rzeczywiście Pretzel tu dobrze brzmi, albo nie brzmi, no i tak. Tak, pytam nie bez przyczyny, bo myśląc o Pretzlu, od razu mam w głowie kostkę. Myśląc o Musicmanie, kostkę chowam do kieszeni i teraz co wybrać? No tak, ale to jakby Stingra też na Pretzlu, wiesz, i w tych rejestrach świetnie brzmi Pretzel, jakby to tak. Tu już od razu całe lata 70, funka i tak dalej, to już zaraz ten brzmienie nam to przywołuje. Myślę, że wiesz, mówimy o kolorach jakby. To jest mój kolor jakby, który bardzo lubię, jeżeli chodzi o brzmienie basu, a tym bardziej muzyki. To otwiera ci szufladkę lat 70., 80., tego takiego soulu, funka, gdzie rzeczywiście tak basiści grali w Stanach i można to uzyskać tak naprawdę, nie? Już nie pomijając punkowego grania The Clash na przykład, nie? O. Gitary petarda, bardzo dziękuję, ale pod stopą też Darek ma sporo i o tym porozmawiamy za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry, witamy ponownie w Guitar Stories i kolejna część spotkań z Darkiem Butkiewiczem, gitarzystą basowym zespołu Armia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co Darek ma pod nogą. Darek, ty lubisz, jak ktoś zagląda w efekty? Tak, jak nie mam nic do ukrycia. Nie masz nic do ukrycia? Tak. Jest coś, bez czego nie możesz się obejść? Tak. Jakbyś miał tylko wzmacniacz, tylko kabel i tylko gitarę, czego by ci brakowało? Tunera. Tak na pewno tunera, bo on jest na tyle bezpieczny, że w czasie koncertu, gdzie się często przestrajam tak naprawdę do D-dropu i czy do innych, czy inne struny przestrajam, czy dostrajam się, to na pewno szybkość
tego i scena powoduje, że tuner jest podstawą tak naprawdę. Natomiast drugim takim urządzeniem, którego bardzo lubię i też się sprawdzał w różnych sytuacjach, to jest preamp radiala. On służy mi jako D-box tak naprawdę. On jest dwukanałowy, z różną korekcją tak naprawdę, natomiast ja go używam przez to, że mogę zmutować cały swój setup jednym przełącznikiem i wtedy nastroić się, czy dodać korekcji trochę, czy nie wiem, ziemię nadwyłączyć. On czasami też z niego daje sygnał na pH, na focha od razu bezpośrednio, czyli gitara, podłoga i mam stół. To ten sound, czyli brzmienie gitary i brzmienie kostek bez pieca tak naprawdę. To też ma swoje plusy. Czasami w tych latach, kiedy wzmacniacze lampowe były słabe i w czasie grania koncertu wzmacniacz padał, wiedziałem o tym, że na przodach mam bas. Akustyk mi dawał zaraz... To miałem parę takich sytuacji, czy z depresem, nawet z armią miałem taką sytuację, gdzie coś się stało i cały setup mi nagle siadł. To kończyłem numer tak naprawdę, w kontekście jakby całości grania, jakby wiadomo, bo scena nie potrzebowała tego basu w tym miejscu. To na pewno, i też polecam, firma Aquilar też ma preamp i też będę tą podłogę też jakby zmieniał w kontekście jakby też różnych funkcji, bo Radial ma też inna predyspozycja, Aquilar też ma inne, jeżeli chodzi o sound. Nie? Tobie bardziej Aquilar pasuje? To jest jakby inne brzmienie tak naprawdę też. Bo to tak jak brzmienie Aquilara w preampie. Zresztą ja nie jestem zwolennikiem dublowania wszystkiego, bo tak zobaczmy, mam preamp w gitarze, preamp w piecu. Tu trzeci preamp tak naprawdę, nie? Jeszcze czwarty preamp, bo a drugą... Czasami to jest zbędne tak naprawdę, korekcje do... Moim drugim ulubionym efektem jest firmy TC Electronic, to jest booster basowy. Ja go mam cały czas wpięty, gdzie gitara jest minimalnie, ale tak minimalnie lekko skrunchowana. Sound nie jest tak, nie słychać tego crunchu, ale skleja naprawdę harmoniczne i w basie, i w górze. Zresztą tak jest skonstruowany, że tylko podbija w zasadzie bas i górę. Treble, nie? To bardzo go lubię. To widać na transientach w studiu, jak się nagrywa, że jak jest włączony, ten transient jest dłuższy po prostu, także to naprawdę to działa. Dobrze, a ten pierwszy z lewej strony, ten biało-czarny, co to jest? To jest taka, mam taką sekcję zrobioną, to, że lubię malować dźwiękiem, właśnie i reverbu, chorusa, i ten biały to jest mikser do tego, też firmy TIS Electronic, Xotic, monofoniczny z taką gałką, gdzie mogę... I jak przesunę tą gałkę... Jakby nasycam więcej efektu do samego czystego brzmienia basu, tak naprawdę. Czyli jestem basistą, ja go wyłączę, gram sobie. Jak chcę na przykład troszkę do tego, do tej partii basowej dołożyć delaya właśnie i chorusa, to mogę go dać bardzo mało, praktycznie, albo nogą domiksować. Ciekawe. Co jest bardzo jakby uniwersalne, to też wielu gitarzystów ma, stosuje w swoich setupach. Ja stwierdziłem, że rzeczywiście, no bas jest basem i on, muszę też czuć bezpiecznie się, że w danym momencie tego efektu nie będzie za dużo jakby. I to mieć pod nogą, jakby to też taki stworzony chorus z reverbem, z delayem, oczywiście wszystko wyłączane. Używam bardzo dużo też czasami chorusa, ale też bardzo mało ustawionego. On też skleja ten doły. Zresztą Wojtek Pilichowski też w tym swoim sandzie też ma ten swój chorus. Tak. Myślę, że ten slapowy sound bez chorusa jest zupełnie inny. No chorusik generalnie jakby poszerza trochę brzmienie basu, ale zastanawiam się nad graniem sekcyjnym. Ty grając sekcyjnie korzystasz z reverbu? Nie. To mam takie partie, rzeczywiście wiesz, na basie, że mogę tego reverbu używać. W takich solowych rzeczach tak naprawdę. Domiksowywać go zupełnie do zera, jakby nie. Czyli to stosujesz w momencie, kiedy wychodzisz na pierwszy plan. Też, lub też gdzie. Cały w bieli. Albo w czerni. Natomiast jakby w kontekście jakby kompozycji jest coś takiego, że szczególnie w armii, gdzie potrzeba dużej przestrzeni. To jest bajkowy zespół i tej bajki w dźwiękach i kolorach jest mnóstwo tak naprawdę. I nawet w basie, gdzie są długie nuty, ten delay,
On fajnie działa tak naprawdę. Nie używam go zbyt dużo oczywiście, ale jest. Nie? Pod chorusem co to jest? No to też to następna moja ulubiona kostka, w związku z tym, iż lubię grać na przesterach, bo te transjety, wiadomo, one inaczej działają, jak są sklejone przesterem. Jest to firmy Darglass Macro Tubes B7K. To też jest preamp. Bardzo uniwersalna kostka, bo ma sekcję equalizera i nasycenia, czyli miksera, distortion, przesterów, różnych konfiguracjach. Co przy graniu kostką takiego utworu Współarmia na przykład. Jest zupełnie inna charakterystyka. Jest zachowany gdzieś ten jest zachowany bas, bo można domiksować jeszcze ekwalizacji więcej basu i tego niskiego środka do samego przesteru. Ta kostka ma jedną zaletę, która też jest wadą, że jak się ją włączy, to trudno ją wyłączyć, nie? Tak, ja złapałem się na tym, że rzeczywiście był szereg koncertów, gdzie ona była cały czas włączona, ale odnajduję taki poziom rzeczywiście też nasycenia, grania palcami, że tego przesteru nie ma tak dużo. Mhm. On jest nasycony, szczególnie w preclu. No ale jest mikser, czyli można tak naprawdę zblendować go do zera i skorzystać z samego preampu już wtedy, który jest świetny moim zdaniem też tutaj. Słychać. Ale to też jakby przestrzegam, bo mamy czwarty preamp na swojej sekcji, jakby to po co jakby, nie? Mm-hmm. Po co mam preamp w gitarze, preamp, dwa preampy w podłodze i preamp jeszcze w tym wzmacniaczu. Dlatego dziś trzeba znaleźć taki złoty środek w tym, żeby... Może się okazać, że jak włączysz cztery na raz, to dojdziesz do wniosku, że jeszcze ich za mało. Nie. Myślę, nie jesteś nie. z tych. Nie. Myślę, że nie. Jestem za tym, żeby może w następny sezon, jak daj Boże, będziemy grać koncerty wszystkim, życzę wam sobie ta podłoga będzie mniejsza rzeczywiście, tak. No. Zachowujesz zdrowy rozsądek, zbierając efekty, czy myśląc o malowaniu dźwiękiem, jak coś usłyszysz, to muszę to mieć. Wiesz co, raczej nie, bo jest coś takiego, że gram na innych instrumentach. Mhm. To, co Krzysiek Ścierański ma, że gra na gitarze teraz. Mój ukochany basista gra na gitarze, tworzy płyty i pisze i świetnie to robi jakby. Powoduje to, że ta przestrzeń jakby, że nie muszę grać już tylko na basówce, żeby zadowolić jakby to, ten swój taki potrzebę czerpania, nie wiem, emocji z innych dźwięków. Mogę wziąć gitarę czy syntezator tak naprawdę, tak? Natomiast jeżeli chodzi o bas, no to możemy dalej pójść i podłączyć fraktala tak naprawdę, gdzie skorzystać z arpeggiatorów czy z pełnej palety przesterów i tam bazować i szukać sobie brzmienia. Mhm. No to tak jakby zabawa nie ma granic. Jasne, że tak. Ta kostka TC Electronic, co to jest? To jest delay. Mhm. To jest delay. Też go bardzo ustawiam w samej proporcji miksu, bardzo mało też. Jeszcze demiksowując sobie tym Xoticiem, tym blenderem. Bo bas jest basem. Bas jest basem. Ile gra po prostu. Tak, jakby. Tak, bardzo ładny. Oktawer widzę, oktabas. Tak, to bardzo lubię oktawer. I tu właśnie też trzeba przypomnieć firmę Aquilar, który ma też świetny oktawer. Mhm. I zupełnie inaczej brzmiący niż ten oktawer, który mam tutaj. One znajdą się, ten oktawer na pewno to jest to, co znajdzie się w tej podłodze jak najszybciej. Ja go testowałem i bardzo mi pasuje, bo zupełnie inaczej te harmoniczne w dole słychać niż oktawera tej firmy. EBS, który też jest bardzo dobry, bo... W tych rejestrach świetnie gra. Tak, bardzo ładnie brzmi. Ten oktabas ma chyba też dobicie środka, nie? W niskim rejestrze, mi się wydaje.
Coś, co miał... On ma nawet, wiesz, on ma wysokie, środek ma, on ma... To jest coś takiego. Ach, to miałeś tak, dobicie na najwyższy, najwysoki. Na wysoki, tak. Właśnie z tym, że dodawałeś oktawę i on nie stawał się ciemniejszy, ten bas, tylko cały czas był taki jasny. Tak, po drugie, bardzo też bardzo ciekawe urządzenie. Też jakby, oczywiście cały sygnał jest 100% jakby też brany, bo lubię też grać w kontekście jakby... Jeżeli można to ten subbas w miksie gdzieś umieścić, to jak najbardziej jakby. Często używasz oktawera? Często, tak naprawdę. Tylko w różnych, może nie w armii tak naprawdę, bo tam jest inny repertuar, ale rzeczywiście jest, lubię ten dół. Bo ma swój kolor od razu ta basówka. Ona nie jest taka sama jak... Zresztą wielu basistów tak używało w latach 80-tych, 90-tych tak naprawdę tego oktawera. On świetnie gra, nie? Tu taka jest fajna rzecz, to jest bufor. Ja polecam ten bufor tak naprawdę rzeczywiście wszystkim basistom i gitarzystom też. Mamy długie kable, bo też kable są bardzo ważne. Ja przekonałem się po tym, że nigdy nie wiedziałem, że kupię basówkę, dobrą basówkę i tam jakiś obojętny kabel, wepnę do pieca i wszystko się gra. W pewnym momencie był jakiś kabel firmy Monster, też mi się wydawało, że będzie super, 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 nie? Ale ostatnio odkryłem kable firmy Mugami. I wziąłem kabel firmy taki kabel Mugami i nagle się odkryło, że mam i górę, i środek, i większy bas jakby, czyli to, co tak naprawdę przez te lata grania ktoś jakby nie pilnuje, to, co mam w studiu tak naprawdę, że mam bardzo dobre preampy, dobre kable, no to wszystko to się zgadza. Myślę, że każdy setup powinien też być tak zadbany przede wszystkim o dobry kabel, nie? Jeszcze jest, widzę, Bosik 1, to jest syntezator. Tak, syntezator basowy. To jest SYP 5, taki bardzo popularny model. Czasami go używałem w armii też w takich kosmicznych aranżacjach, momentach. Czasami się sprawdza, ale ostatnio go właśnie wyłączam jakby z pedalu, tylko dlatego, że jednak oktawer bardzo szybko działa, on nie wnosi jakichś innych helikwotów, ten bardzo dużo wchodzi takiego, jednak te konstrukcje nie do końca mi pasują, nie? Czyli trochę zabiera miejsce akurat trochę w tej zabiera, podłodze. To akurat tak, no. Dobrze, to w takim razie teraz sporo mówiłeś o Aguilarze, więc tajemnica też tkwi w tym, co jest za tobą. Tak. Tak jak mówiłem, zmieniałem gitary i setup cały w świadomie, tak naprawdę zaczynając grać z pole armii, bo też w armii grałem na ampegach i lodówkach słynnych i takim lampowym brzmieniu. Natomiast przy którejś tam płycie, innych projektach mówię, tak muszę zmienić sound. Świadomie, gitary, może piec i tak dalej, żeby szukać właśnie tych innych kolorów może. Aguilar spełnia jakby te warunki moje. Po pierwsze jest bardzo... W tym sandzie bardzo czysty, nie narzuca w żadnych tych częstotliwościach, czy w dole, czy w środku górze swoje jakieś barwy, tak jak inne marki. Coś czułem się bezpiecznie tak naprawdę, bo gdzieś to w tych historycznych momentach te pierwsze głowy tranzystorowe takie miały, tych firm SWR na przykład, ale Aguilar to gwarantuje i moc 700 W, co w moim rokowym graniu jest bardzo ważne tak naprawdę. Oczywiście bardzo mało pokręte, czyli można to szybko ustawić i w różnych warunkach tą akualizację do danej paczki sobie dobrać. Tak, lubię kolumny Aguilara, szczególnie tych na czterech dziesiątkach neodymowych. Ja czasami stosuję dwie kolumny, bo też przy mocniejszym graniu ta wyższa kolumna, on też ma inne ciśnienie w powietrze, wtedy tak naprawdę ta muzyka inaczej to gra. Napędza to rzeczywiście ten bardzo mój ulubiony wzmacniacz Aguilara AG700, który nie zawiódł mnie od paru sezonów tak naprawdę. Tak myśląc o tej lodówce ampegowej i o neodymowych głośnikach, to jest przepaść, nie? Jest przepaść, tak, to jest jakieś 70 kg więcej może w całości z case'em. Rzeczywiście to jest dodatkowy plus tego, że wzmacniacz waży, nie wiem, 2 kilo, tak? A głowa, a kolumna może 10 kg tak naprawdę. Kiedyś jak można było zatrudnić technicznych i kolegów, którzy by nam pomagali to nosić, to rzeczywiście teraz czasami z tego nie potrzeba. Ale to też wyleczyłeś się trochę z tego, że kolumna musi ci furknąć po nogawkach? Tak, ja lubię jak furka mi po kolumnach. Tęsknię za Aguilarem takim, znaczy za ampegiem takim wysokim. Być może Aguilar robi lodówkę. Być może coś takiego, tylko wszystko to się wiąże z tym, że muszę to spakować. Mam odpowiedni samochód, gdzie mi obydwie te lodówki wejdą tak naprawdę.
Ale być może tak będzie. No, jeżeli będzie sezon rockowy i postawimy dużą lodówkę, lubię jak furkocze, naprawdę. Jestem z tych muzyków, gdzie uchodzić jest na końcu tak naprawdę. Jednak. Tak, tak. Lubię grać na uchu w kontekście bardzo precyzyjnych grania z loopem tak naprawdę. Mhm. Może popowych rzeczy takich, gdzie jest dużo elektroniki. Gdzie ta scena jednak wymaga takiego zupełnie innego grania, też innego oddechu. Natomiast w rockowym graniu, to sobie nie wyobrażam tak naprawdę, żeby przy dużych scenach, czy no już nawet klubach te ucho mieć tak naprawdę. Nie? Ciekawe, co by powiedział wasz akustyk, jakbym go zapytał, jak ci mówi, słuchaj Darek, ścisz się trochę na scenie. No jest tak, oczywiście. Piotrek ma takie super określenie, jest tak bardzo dobrze, jest tak świetnie, ale ściszcie się, nie? Naprawdę bardzo tego żałuję, ale ściszcie się, nie? Powiedz mi o ekwalizacji wzmacniacza. Ty używasz jakiejś ekwalizacji, czy po prostu on sam w sobie pasuje ci z barwą, że masz wszystko wyzerowane, a bawisz się brzmieniem i w gitarach, i w efektach? No tak jak mówiłem, ta ekwalizacja akurat nie narzuca żadnej barwy takiej w dole, w środku i w górze. Mam w zasadzie trochę lekko podbitą górę i dół. Nie wiem czemu, ale zawsze tak robiłem i się to świetnie sprawdzało przy tych wzmacniaczach lampowych, gdzie były trzy gały. Naprawdę, że trochę więcej bas, trochę góry i ta basówka grała tak naprawdę. Są miejsca rzeczywiście jakby, że to też w zależności, gdzie ta kolumna stoi tak naprawdę, nie? Jak są małe kluby, to wiadomo, ta ekwalizacja też powinna być inna trochę, bo ta paczka inaczej oddycha, bo inaczej perkusja gra przecież, tak? To wszystko ma wpływ jakby też wokół, co się dzieje, brzmienie gitary. Nagle stworzy jakaś taka kula się brzmienia. Rzeczywiście wtedy trzeba trochę tymi gołami pokręcić, czy nie wiem, granie w kościele na przykład, tak? No to wymaga jakby też innej jakby korekcji. Mówiłeś też o tym, że masz możliwość niezależnego wypuszczenia sygnału stąd. Miksujesz dwa brzmienia, jedno ze wzmacniacza, drugie z podłogi? Tak, miksuję, tak, tak. Rzeczywiście miksuję, napędzam kolumnę wzmacniaczem AG700 i oczywiście biorę sygnał z mikrofonu. Z różnych mikrofonów tak naprawdę. Mam swój taki jeden ulubiony Sennheiser 421 tak naprawdę, ale świetnie się też SM57 sprawdza. Czyli te gitarowe, jeżeli to są brzmienia takie tak naprawdę trochę skrańczowane, przesterowane, z paczki, bardzo to lubię. Brzmienie, oczywiście, że zastosujemy jakiś taki wstęgowy mikrofon, świadomie, który bardzo fajnie to działa, no to efekt jeszcze jest lepszy tak naprawdę. Bo kolumna ma swój oddech, ma swoją moc, nie? To rzeczywiście. Natomiast warunki koncertowe czasami nie sprzyjają, tak wiadomo, o mikrofonowaniu rzeczy. Jeżeli chodzi o bas, rzeczywiście D-box, dobry D-box, takim sygnałem bezpośrednio puszczonym z gitary, jest gwarantem bezpieczeństwa różnych, że te harmoniczne niskie są lepsze niż z paczki, bo wiadomo, jest jakaś taka buła się tworzy ze sceny. Nie? Szukałeś tej kolumny, czy to akurat pierwszy raz ją usłyszałeś i powiedziałeś, dobra, to mi wystarczy? Ja miałem to szczęście, że przetestowałem wszystkie kolumny Akilara, które były dostępne na ten czas, oprócz lodówki właśnie Akilara. I naprawdę te wszystkie kolumny mają swój sens, czy dwie dwunastki, czy jedna dwunastka, ta mała kolumna, czy te czterdziesiątki. W różnych konfiguracjach, z tym samym wzmacniaczem do różnych instrumentów, one mają swoją barwę. Bardzo lubię tą paczkę z dwoma dwunastkami. On ma specyficzne brzmienie. Dwie takie kolumny rzeczywiście, one mają ten papier jest większy, ma inny oddech niż... Myślę, że 4 razy 10 jest tak uniwersalną, szybką kolumną, że i do grania właśnie rockowego grania, i slapu, i popowe rzeczy, myślę, że jak najbardziej te dziesiątki, one tu się sprawdzają z tym hornem. To prawda. Tutaj, jeżeli chodzi o 40, ona jest dużo szybsza od lodówki ampegowej. Tak, też. To zgadza się. Natomiast jeżeli postawimy dwie takie same kolumny, będzie 8, będzie taka już pseudo-lodówka tak naprawdę, Akilara, co ja tak grałem i ta przestrzeń dźwięku na wysokości już tych 1,5 metra jest naprawdę bardzo fajna. Mimo wszystko, że one liniowo grają, to wtedy rzeczywiście ten bas jest... Nie trzeba je wysoko dawać po prostu. I to... Nie masz obawy przed... Nie miałeś obawy przed neodymowymi głośnikami? Wiesz co, nie. Nie, to... Może przez to, że mnóstwo tych kolumn... Zresztą do dzisiaj mam stare kolumny SWR-a, które są z klasycznymi. One ważą 100 kg, kurde, te kolumny. I tak nanosiłem się ich mnóstwo jakby. A mają specyficzne brzmienie, są pewne. Jakby nigdy nie miałem problemu, bo... Czy to były lampowe wzmacniacze, właśnie jak tutaj też stoi takiej firmy. Akilar powoduje to, że jest plusem tego, że Santi jest
bardzo zrównoważone. To słychać jakby przy sterowanych graniach, czy bardzo cicho, jak się gra ta paczka. Fajnie brzmi cicho też, nie? I też brzmi głośno, w miarę dobrze też. Mhm. Wiadomo, ta kolumna inaczej brzmi, jak stoimy 3 metry od niej, czy przy niej. To jest to. Ja strasznie nie lubię takiej prezentacji, gdzie, nie wiem, stoją kolumny, a ludzie siedzą, nie wiem, 15 metrów na widowni i słuchajcie, jak fajnie Akilar brzmi, nie? No to przyjdźmy tutaj przy tych paczkach jakby tak, bo one tutaj gadają. Nie? Paczkę masz przetestowaną, masz jakąś moc, której używasz, czy w zależności od tego ciszej, głośniej? To właśnie to scena tak naprawdę to gra. To jest zależności zestaw, od akustyki. Tak, akustyki. Tak naprawdę ta paczka rzeczywiście jest, czyli moc dobieram do całości jakby. Szukam sobie miejsca też na scenie, żeby to wszystko grało. Odsłuchy plus paczka, cały setup grał z zespołem. Strasznie nie lubię tak naprawdę, że jest bas albo go nie ma. Albo że jest gitara, po prostu to musi brzmieć jak z płyty. Mam czasami tak, że jest super jak z płyty, nie? To wtedy ta robota ma sens, jakby, nie? Że możemy kręcić gołami i tak dalej, bo wiadomo, jest tak, że drumfill gra perkusisty mocno i tam jest cuda się dzieją w tym drumfillie, co on chce tak naprawdę. No ale ja muszę mieć, mam swoją przestrzeń. Nie? Sprawdzimy tę przestrzeń, będzie grany. Bardzo dziękuję, że wpadłeś do nas. Dzięki bardzo. To była duża przyjemność. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Hej.